Allegro Day zwyczaiłem aukcję z gryfem za parowej cenie 250 zł z hakiem z dostawą pod drzwi. I się w ogóle zastanawiałem, czy to nie jakiś fake, bo było podane, że gryf ma 220. Rękaw olimpijski. Podejrzenia pierwsze, że nawet jeżeli to przyjdzie, to będzie totalny krap. Ale stwierdziłem, że zobaczymy, co to jest. Jak to w ogóle wygląda przy tej cenie. Czy to jest w ogóle cokolwiek wartne. Nawet na tubie zaoszczędzili. Chryste, panie, jaki syf. Odpakować to jakiś koszmar po prostu. Co to w ogóle jest? No ale przynajmniej to jest w miarę mocne. To jest takie stylonowe i to się nie przetrze w transporcie. Musieliby naprawdę mocno szurać. Jak widać, on jest pełnowymiarowy. Jest taki sam jak pełnoprawny powerbar na długość, co się nie zgadza. Długość części chwytnej. Tu jest 137 cm. 6 cm więcej po 3 cm na każdą stronę. Kołnierz ma 30 mm, a długość części załadunkowej to jest 38 cm. Ma zwiększoną więc tolerancję na odkładanie. W sumie to może być plus, szczególnie przy przysiadzie. Nie uważam tego za jakąś wadę. Średnica pręta to jest Fi30. On jest gruby. Pierwsza rzecz, co się rzuca w oczy, to waga tego gryfa. On jest strasznie lekki. 16 kg waży. Zachodzi pytanie, z czego tą masę ujęli. No na szczęście z rękawa nie spręta. Pręt jest pełen. Natomiast rękaw jest tak delikatny, że sprawia wrażenie, aby był z aluminium, jak w gryfie technicznym. No obrót jest fatalny. Tu się w zasadzie ledwo obraca trze. Tu nawet nie ma tulei pierwszej przeciwkurzowej pozycji, odjącej, nie mówiąc już o jakichś łożyskach czy tulejach ślizgowych. Tu nie ma w ogóle kompletnie nic, co by pełniło funkcję jakiegokolwiek łożyska albo tulei. Więc chodzi to koszmarnie. To tylko tyle, że on się obraca, że jego masa jest po prostu lekko. Na końcu jest dekiel. Natomiast to jest, wychodzi na to naklejka. Zerwiemy, na 100% będzie śruba. No i oczywiście jest. To jest gryf na śrubkę, czyli najtańszy ekonom, jaki w ogóle może być. Imbus. I cały obrót to jest na tej śrubie. Radełko to jest płaski stożek, zwykły hil, ale jest wycięte w miarę dobrze. Nie ma takich startupów, zakończeń dziwnych. Pierścienia się nie zgadzają. One są na odległości 85 cm, a nie 81 jak w IPF-ie, a nie 91 jak w IWF-ie. Ono jest płaskie, strasznie śliskie, no ale jest. Przede wszystkim to on ma radełkowanie centralne, więc pod przysiad się przyda. A wszystkie zwykłe sztangi, te najtańsze, one radełkowania centralnego nie mają praktycznie nigdy. Więc to jest ewenement, że ten gryf to akurat posiada. On ma średnicę Fi30. Więc pomimo tego, że pręt nie jest hartowany, to on może mieć całkiem spory udźwig, bo z każdym milimetrem dochodzi 7%. Więc względem takiej sztangi niehartowanej na Fi28, to on sobie dodatkowe 15% około wytrzyma. Druga sprawa, takie Fi30 się dobrze trzyma do bench pressa. Spokojnie ten gryf pod ciągłą pracą sobie te 150 utrzyma, pod chwilową, ciężko powiedzieć, może nawet pod 200 podejść. Ten pręt jest gruby, to on będzie po prostu grubością nadrabiał. Druga sprawa to za średnicą idzie sztywność. On będzie względnie sztywny, dopóki nie podejdzie pod granicę plastyczności, no to zacznie świrować. A że on jest niehartowany, no to dość szybko pod tą granicę się zbliży. Jak jest pręt niehartowany, to nie będzie miał wytrzymałości na objętość, na obciążenia w czasie. On się będzie deformował nawet od małych obciążeń, tylko będzie musiał wyrobić ileś tam po prostu godzin roboczych. Hartowanie to oprócz udźwigu maksymalnego to daje właśnie odporność na obciążenia w czasie. On sobie to może odsprężynować bez odkształcenia. Tu on będzie bity cały czas, nawet jakby ktoś, nie wiem, 60 kg cały czas na nim podnosił. No to mu to pewnie zajmie też parę lat, ale on się zdeformuje wcześniej czy później. Bo nie ma właśnie tej odporności na obciążenia w czasie. To tylko hartowanie daje.
Natomiast tak, no, cena jest żałosna, to jest 50 zł, to sama wysyłka kosztuje takiego gabarytu przez apaczkę czy furgonetkę, a tam jest spora zniżka. A Gryf tu przychodzi z Allegro za darmo, z dostawą pod drzwi, więc 250 zł za Gryf, który ma pełny wymiar, no to tak naprawdę odliczając koszt wysyłki, to wychodzi, że 200 zł kosztował. To jest śmiech na sali, abyście chcieli kupić pred ciągniony o tej średnicy, to wam niewiele taniej wyjdzie, surowy. A tu macie poradełkowane, ochromowane, no i są rękawy. No i te rękawy to jest największa bolączka tego Gryfu, no to jest po prostu pseudo rękaw, który tylko udaje olimpijski. Ale wchodzi na niego obciążenie olimpijskie, jak ktoś nie ma kasy, chce kupić sprzęt pierwszy do treningów, to w tym momencie może od razu kupić kółka olimpijskie, które mu zostaną i się przydadzą. A kółka żeliwne na FI 30 względem olimpijskich kosztują tyle samo. Tam różnicy to jest dosłownie złotówka. Na FI 30 żeliwo kosztuje między 8-9 zł, a olimpijskie kółka, te najtańsze żeliwne, to jest średnio między 9 a 10 zł. Więc lepiej od razu kupić olimpijskie, bo nawet jak będziecie chcieli sprzedać, to sprzedając olimpijskie ciężary stracicie mniej. A na FI 30 to już praktycznie nikt nie siedzi i te ciężary w razie sprzedaży to idą za pół ceny. Nie ma to sensu. Druga sprawa, jak ktoś nie ma kasy, to w tym sposobem ma dostęp do SBR-u z drugiego gatunku, tych kółek z granulatu. Te kółka z granulatu, no to tak na Aliksie w drugim gatunku lub używki chodzą średnio po 6,50. Nawet za 4,50 da się trafić, ale to są takie już skrajne okazje. Ale standardowo to jest między 6 a 7 zł za kilogram, więc jak ktoś ma budżet ograniczony, to przynajmniej obciążenie może kupić tanio i zacząć używać z tym Gryfem. Bo SBR-ów na FI 30 nie ma, jest tylko na obciążenie olimpijskie. To jest niegłupi też zakup, jak ktoś ma małe studio i prowadzi jakąś grupówkę typu Body Pump, bo wtedy może użyć tych Gryfów, kupić ich po prostu więcej sztuk i używać ich też z obciążeniem olimpijskim, które jest już na siłowni, nie wykorzystać. Druga sprawa to klienci też się już zaznajomią z Gryfem olimpijskim, jeżeli będą kontynuować treningi, a nie z jakąś rurką. Gryf waży 16 kg, więc tyle co damski, a ma pełny wymiar 220. Więc łatwo nim operować, on jest leciutki, to jest niegłupi zakup dla kobiet, jak chcą ćwiczyć sobie tylko same hip thrusty. Ponieważ rękaw jest długi i można napakować tu naprawdę dużo SBR-ów albo poliuretanowych kółek, a przeważnie kobiety to te kółka wybierają. No 1600 gramów niecałe. Aluminium to nie jest, bo widać korozję w środku, ale waga jest tak lekka, że tu się nic nie zgadza. No nie ma tu kompletnie nic, żadnej tulei. Od razu goła ściana. Z drugiej strony to samo. To się wszystko kręci tylko na tej śrubce. Tu jest z fleszem, jest cały ten syf, widać podwójnie. Bez flesza to na początku nie było śladu widać, no jest wnętrze całe zardzewiałe jest. Nie chce mi się tego czyścić, bo to nie ma sensu. W środku zgnita jak rura od kibla. Jak widać są tu ostre krawędzie, więc warto rozebrać ten gryf, jeżeli ktoś ma możliwość przeczyścić to papierem ściernym. Zawsze to poprawi pracę, te krawędzie tu. To jest wszystko mega ostre, jeszcze za dziury wylatują, się wybuchują. Trochę wam zejdzie. Idzie strasznie topornie. Musiałem kamieniem przejechać na wkrętarce, bo do szerwy coś wyłaziło. Co podszlifowałem, to od nowa jakiś paproch zaczynał się odklejać i wychodzić. No pełno tego jest. No tu nałożenie smaru niewiele da, bo i tak się nie ma tu na czym ślizgać. No, ale można spróbować dołożyć. Bo tu fabrycznie to nie ma kompletnie nic, to jest suche całkowicie. Po nasmarowaniu no jest poprawa duża,
ale dalej no, słychać, że to chodzi fatalnie. Ale zawsze się coś obróci. I tu jeszcze smar będzie wyciekał, bo dużo nawaliłem. No, przy tej cenie to też jest świetny zakup dla majsterkowiczów, ponieważ ten pren można wykorzystać na uchwyty albo drążek. Już jest poradełkowany, a rękawy użyć do maszyny. Do belt składa, do jammerów, do czegokolwiek one się przydadzą. No, w tej cenie to po prostu materiał już robi robotę. Ten gryf można po prostu użyć na części do stworzenia czegoś innego przy tej cenie. To się po prostu opłaca. Jak zaczniecie kupować rury, pręty, robić to wszystko od nowa, to można w zasadzie to wykorzystać od razu, pociąć, posiekać i coś z tego złożyć.